Robert Louis, autor książki Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, ukazuje zapomniany, a często mniej lub bardziej świadomie odrzucany przez współczesną kulturę, męski sposób wychowania synów. Wychowania, które wymaga i stawia wyzwania, by chłopcy pokonując swe słabości, stawali się silnymi, odpowiedzialnymi, dojrzałymi mężczyznami. Jest to problematyka niezwykłej wagi w świecie, w którym chłopcom coraz trudniej jest określić, kim są i kim chcą zostać w przyszłości. Robert Louis pomaga znaleźć odpowiedź na pytania, jak nie zmarnować potencjału, który niesie ze sobą chłopięca żądza przygód, jak ukształtować mężne serce syna, jak wychować go, by wyrósł na silnego, dojrzałego emocjonalnie mężczyznę. Autor pokazuje, na czym polega specyfika chłopców pod względem fizycznym, psychicznym i duchowym oraz dzieli się swym doświadczeniem ojcostwa. Swoje wywody ilustruje zabawnymi, a czasem dramatycznymi opowieściami z życia własnego i zaprzyjaźnionych rodzin. Książka Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości powinna stać się obowiązkową lekturą dla każdego tatusia. Pomoże mu znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie, jak być wspaniałym ojcem w XXI wieku.